przynosi korzyści dla rolników, podnosi jakość gleby, użyźnia gleby. Oczywiście naukowo to już dawno zostało stwierdzone, że jest to nieprawda, natomiast wypalanie traw, trawa sucha po okresie zimowym, bardzo szybko się zajmuje, bardzo szybko się rozprzestrzenia, ta osoba, która dokonuje tego podpalenia, oczywiście iluzorycznie ma kontrolę nad tym, jak ten ogień i pożar się dalej rozprzestrzenia, stąd dochodzi do bardzo wielu tragicznych i szczęśliwych wypadków. Mam tu na myśli oczywiście to, że wypalenie traw prowadzi w konsekwencji do czy zajęcia się lasów torfowiska, także sprowadza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia życia. Problem i wyzwanie dla nas wszystkich. To problem, który jest niełatwym problemem. Jak widać ze statystyk w samym roku 2016 ponad 36 tysięcy pożarów. 6 osób zginęło, 81 zostało rannych. Z 2 tysięcy pożarów 67% to pożary wypalenia traw, więc widać tu dużą dynamikę. Proszę Pana, ta świadomość społeczna jest coraz większa. Ale są też ludzie, którzy nadal uważają, że wypalanie traw użyźnia gleby, tak mówiąc na skróty po prostu. Oby ta tendencja, już nie mówię o ilości skali, oby ta tendencja się utrzymała. Tego Państwu sobie życzę, żeby tendencja malejąca wreszcie pożarów i ograniczająca skutki tych pożarów była owocem tych naszych konferencji, kampanii i wszystkich działań, które prowadzimy w tej sprawie. Myślę, że długofalowo, jeżeli spojrzymy na statystyki, oczywiście porównując to do warunków atmosferycznych, aury w danym sezonie, w danym roku, myślę, że świadomość społeczeństwa tak naprawdę zwiększa się, wzrasta. Na inauguracji pan wojewoda wspomniał o tym, że trzeba uświadomić naszych mieszkańców, naszego regionu, naszego województwa o tym, że niestety, ale stereotyp i tradycje gdyby związane z wypalaniem traw, no to jest błąd. To jest raz nieuzasadnione ekonomicznie absolutnie, dwa przynoszące ogromne straty, a trzy, co jest najgorsze oczywiście, no to stanowili to zagrożenie dla zdrowia i życia lub też uniemożliwienie przez zaangażowanie straży pożarnych w takie działania typu gaszenie traw i uniemożliwienie szybkiego dotarcia do zdarzeń, które naprawdę wymagają szybkiej naszej interwencji. I panie redaktorze, tego się właśnie obawiamy. Prognozy zwykle, jeżeli pokazują to, że z chłodnego okresu wchodzimy nagle w bardzo ładną pogodę, wtedy statystyki niestety, ale skaczą skokowo i to jest bardzo niedobrze. Jeszcze nie ma okresu takiej wegetacji roślin, która powoduje to, że pożary traw nie są tak groźne, nie ma takiego rozprzestrzeniania się ognia, jeżeli chodzi o typowe pozostałości po zimie. No, pogoda nie jest takim sprzymierzeńcem dla nas, ale mam nadzieję, że akurat w dobrym momencie rozpoczęliśmy tą akcję informacyjną i może mamy nadzieję, że dotrze do dużej ilości słuchaczy, no, dzięki oczywiście mediom też, że te pożary wywołane przez człowieka, 90% przyczyn pożarów są nie na miejscu, są bezsensowne i powodują naprawdę duże zagrożenie. Dokładnie tak, większość nieużytków jest przyległych do lasów i tutaj leśnicy chronią swoje zasoby leśne, tak naprawdę i gospodarstwo. Już w większości rozpoczęli aktywne dozorowanie swoich obszarów leśnych, również i terenów przyległych, również i łąk i torfowisk. W Radom, dyrekcja radomska Lasów Państwowych wczoraj, według mojej informacji, rozpoczęła już tą działalność aktywną, jeżeli chodzi o dozór swoich obszarów leśnych. W Mazowieckim również rozpoczęły dyrekcje regionalne Białegostoku, Olsztyna, które aktywnie już prowadzą dozór swoich terenów. Myślę, że głównym jednak problemem to jest to, o czym mówi pan komendant, czyli nieuchronność karna. Jeżeli jest trudno złapać sprawcę, no to tym trudniej jest ukrać kogoś, kogo nie ma, prawda? Więc jeżeli sprawca już zostanie ustalony i zostanie mu udowodnione to, że podpalił tą trawę, czy gorzej, no, spowodował pożar, na mocy którego doszło do jakichś wielkich zniszczeń, czy daj Boże innych większych tragedii, no to wtedy
kara go powinna czekać. Jeżeli mówimy o przestępstwie, jakim jest już spowodowanie pożaru, prawda, no to ta kara wydaje się bardzo wysoka, bo jeżeli mówimy o karze pozbawienia wolności do 10 lat, to jednak jest to chyba wystarczająca kara dla kogoś, kto takiego pożar spowoduje. No ale problem polega na tym, że sprawcę jest trudno ustalić tutaj. Tu myślę, że to, co się dzieje wokół wypalenia traw, te kampanie organizowane przez wiele środowisk, przez tych zainteresowanych również przez naszych sojuszników, to widać wyraźnie, że z roku na rok przybywa tych środowisk, które wspierają tę kampanię. Tu wiążemy z tym wielkie nadzieje, że również ta świadomość społeczna będzie wzrastać i że nie tylko my w ramach kampanii, ale również ludzie w swoich środowiskach będą tymi strażnikami bezpieczeństwa, i własnego, i bezpieczeństwa innych ludzi. Że to oni będą tak naprawdę pilnować, żeby nikt tych nas nie podpalił, a jeśli